Panie prezesie, ale chciałam się upewnić, czy na tym spotkaniu z ministrem finansów wczoraj, z prezesem NBP, można było odnieść wrażenie, że te banki, które mają w swoim portfelu kredyty frankowe, zdecydują się na uwzględnienie tych ujemnych stóp procentowych? Tak, tak będzie? Tak, ja mam wrażenie takie, że to nie jest kontrowersyjne i to wydaje mi się, że to, znaczy czytałem oczywiście w prasie, że były jakieś, nie wiem, 2 czy 3 przypadki banków, zresztą o dużo mniejszym znaczeniu dla i środowiska kredytobiorców we franku szwajcarskim i w ogóle mniejszych banków w Polsce. Natomiast ja nie sądzę, żeby tak mainstreamowo banki się chciały dystansować od pomysłu przeniesienia części negatywnego liboru na swoją marżę. Co generalnie rzecz biorąc, nawet od strony takiej modelowej, też może budzić wątpliwości. Prawda? Ja mówię w tej chwili o modelowym podejściu, bo z reguły marża jest pewną formą wynagrodzenia za brane ryzyko, ona pokrywa z reguły jakąś formę ryzyka, które bank bierze, jak również z całości działalności administracyjnej. Mówię w modelowym podejściu. Także banki tym ruchem w dużym stopniu już zapisują się w proces wsparcia klientów z kredytami frankowymi. Do UOKiK chce się przyjrzeć tym umowom z kredytobiorcami. To nie pański bank zawierał w umowach taką klauzulę, że właściwie te ujemne stopy nie mogą być uwzględniane? Wie pani, znaczy ja nie mam poczucia tego, że w naszych umowach wobec naszych klientów my mamy tego typu klauzule. Być może takie klauzule pojawiły się, bo na pewno one na przykład w odniesieniu do korporacyjnych klientów często są stosowane, ale jeśli się pojawiły, mogły się pojawić w ostatnim czasie, kiedy ten problem związany z powiedziałbym poziomem stóp procentowych dotarł do banków. Ale jak to, panie prezesie, to nie wie pan, czy w umowach z bankiem były? Chwili. Mogę powiedzieć, co do zasady nie było takich klauzul. Ale nie umiem powiedzieć, być może incydentalnie były. Ale już ich nie będzie. Nie będzie. Myśmy zresztą w momencie, kiedy ta sprawa jakkolwiek się pojawiła, jako zarząd podjęli decyzję, że nie będzie. Bo prezes UOKiK Adam Jaser uważa, że jednak w tej sytuacji banki muszą nastawić się na konstruktywny dialog i wziąć na siebie część kosztów tej sytuacji. Ale to nigdy nie było w tej chwili kontrowersyjne. Ja nie mam takiego poczucia, bo stworzono taką aurę, wydaje mi się przesadną, że banki są tu niekooperatywne. Przecież my mamy do czynienia z sytuacją, mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które były, powiedziałbym, groźniejsze dla klientów niż to zdarzenie ostatnie. Skala przeceny franka szwajcarskiego w roku 2008-2009 połączona z zupełnie innym poziomem stóp procentowych, bo stopy procentowe były na poziomie rzędu 2-3% wtedy, była dużo większa dla klientów niż to, co się wydarzyło w ostatnim czasie. I poziomy nominalne franka szwajcarskiego też były powyżej 4 zł.